Siemanko, witam was z tej strony Kifi i dziś kolejny przegląd modyfikacji i mam wam do zaprezentowania naprawdę świetną modyfikację. Modyfikacja dodaje nam krew na ekranie, jak to można zauważyć w innych grach, na przykład jakichś FPS-ach, Battlefieldach i tak dalej. Gdy dostajemy obrażenia, po prostu pojawia nam się na przykład krew na ekranie. Lecz ta modyfikacja, jak widzicie, obrażenia od upadku, krew na ekranie. Lecz ta modyfikacja nie tylko dodaje nam krew, dodaje jeszcze bardzo dużo fajnych efektów. Na przykład obrażenia od szkieleta. Znaleźć jakiegoś szkieleta teraz tutaj. Może mam jajka spawnujące? Mam. Gdzie obrażenia od szkieleta są takie. Tłucze nam się tak jakby ekran, ponieważ dostaliśmy strzałą. Świetnie wygląda i od razu pojawia nam się krew. Gdy już mamy mało życia, po prostu nam zaczyna na czerwono to migotać wszystko, że informując nas, to już koniec. Tak, zespełnijmy się. Tak samo dostaje się po prostu obrażenia od strzał. Też tłucze nam się ekran i pojawiają nam się kropelki krwi. Dobrze, bo... zmienię sobie game moda, żeby pokazać wam następny efekt. Tak, następnym efektem... Tylko może zjem... czekajcie... Dobrze. Następnym efektem niewidzialny szkielet, ok. Może zmienimy sobie na peaceful. Z powrotem na easy. Następnym efektem jest efekt mikstur, po prostu rzucanych przez nas lub przez kogoś po prostu w nas. Pokazuję wam to na Creative'ie, ponieważ tak to by każdą miksturkę trzeba było pokazywać tylko raz, a ja po prostu chcę pokazać, że to jest naprawdę świetne. Za każdą inną miksturką jest inny kolor. Naprawdę świetnie. Na Creative'ie można sobie zrobić taki fajny... fajne coś, fajne efekty z kolorami, na które można zmieniać cały czas kolory. Oczywiście ja wybrałem akurat takie losowe mikstury, ale można by tak sobie ładnie skomponować. Naprawdę fajnie wygląda. Dobrze. To by było na tyle z mikstur. Dalej przejdźmy do innych obrażeń. Już na trybie survival. Obrażenia od ognia. Jak widzicie, oprócz tego, że się palimy, to wokół nas pojawia się taki jakby dymek. Tak wszystko nam się, jakiś taki węgiel, jakby nie wiem, po prostu nam się tutaj tak ciemni i takie jakby, takie realistyczne, bo taki dymek się pojawia po prostu. Dobrze, ugaśmy się i przy okazji pokażę wam teraz następne efekty. Jest to efekt wody po prostu. Gdy jesteśmy pod wodą, pojawiają nam się takie na ekranie, takie niebieskie kropeczki. Gdy wyjdziemy z wody, też na chwilę jeszcze zostają. Naprawdę świetne. Gdy skoczymy szybciej po prostu jakby ten, to szybciej nam się te pojawią te kropeczki. Dobrze. Następne obrażenia. Efekty, chciałem powiedzieć, są efekty lawy. Jest to tak samo jak z ogniem, tylko że dużo więcej jest z tego dymu i praktycznie cały ekran nam się robi czarny. Dobrze. Okej. Tak. I teraz pokażę wam naprawdę coś świetnego. Najlepszy efekt, jaki dodaje ta modyfikacja. Potrzebne nam do tego będą Endermany. Jeśli ktoś z was grał lub widział grę Slender, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Gdy patrzymy na Endermana, po prostu ekran nam się robi tak jak w Slenderze, zamazuje nam się. Gdy jesteśmy coraz bliżej, coraz więcej. Jest to naprawdę... zajebiste. Nigdy nie myślałem, że coś takiego zrobią. A to nie jest przecież modyfikacja dodająca Slendera. To jest modyfikacja dodająca efekty. Enderman po prostu w tej grze jest upodobniony do Slendera. Dobrze, to by było na tyle w tej modyfikacji. Dziękuję wam za obejrzenie. Jeśli spodobało, nie zapomnijcie o oceny. Żegnam was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale mam strzał.